Jesteśmy na strefie kibica na Mistrzostwach Świata 2018, mecz Polska-Senegal. Rozpoczynamy te mistrzostwa. Mam nadzieję, że to jest pierwsze nasze spotkanie z mieszkańcami, z państwem, ale nie ostatnie, bo jeszcze mamy 3 mecze zakontraktowane, ale w cenie ryczałtowej mamy wszystkie mecze Polaków. Także mam nadzieję, że będzie to 7 meczy i zakończymy na finale albo meczu o trzecie miejsce. Jak widać, jest kilkaset osób. Ja myślę, że jeszcze 15 minut do rozpoczęcia meczu. No, dzień, środek tygodnia, ludzie pracują, ale wiem, że jeszcze przybywają do Dzierżoniowa. Natomiast już teraz chciałbym zaprosić na niedzielę, bo to jest dzień oczywiście wolny od pracy. Właśnie na osiedlu o godzinie 20 mecz Polska Kolumbia. Zapraszamy, na pewno też będzie się dużo działo. Myślę, że tak długo czekaliśmy i tak mogliśmy się dobrze przygotować, że jestem przekonany, że reprezentacja zagra na maksimum swoich możliwości i umiejętności w tym meczu. Generalnie wszyscy są do dyspozycji trenera. Okej, jedenastka wyjściowa jest jak jest, ale pamiętajmy, że trener może skorzystać ze wszystkich zawodników siedzących na ławce. Czyli jak kadra jest 23 zawodników, może skorzystać z każdego. Czy trafił, czy nie, to się okaże za chwilkę. Pan jak spełnia swój udział w Mistrzostwach Świata? No trochę chyba bardziej emocjonalnie to przeżywałem, tym bardziej, że stałem po tej drugiej stronie. Wtedy byłem, wiadomo, bardzo daleko, bo byliśmy w Korei. Myślę, że tutaj nasi zawodnicy odczuwają jednak bliskość pomiędzy Moskwą a Polską. My jednak tego nie odczuwaliśmy. To było coś innego. Na pewno będzie bardzo dużo kibiców z Polski. Tam było bardzo mało. Doping został zagłuszony całkowicie przez Koreańczyków. Szczególnie ten mecz inauguracyjny był, tak jak mówię, całkowicie inaczej. Musimy to na to patrzeć. My graliśmy inaugurację. Nasza dzisiaj reprezentacja już wie, jak grają inne zespoły. Znają wyniki, znają taktykę. To jest całkiem inna sytuacja. Natomiast samo to było niesamowite przeżycie. 2-0 dla Polski! 2-0! Kto szczeli? Lewandowski! Lewicie! Lewicie wygra Senegal! Lewandowski i Milik! Ja stawiam 2-0 i powiem, że 2 bramki strzeli nasz sąsiad Piotr Zieliński. No oczywiście zwycięstwo, nie będę sądował ile, 1-2, dla mnie się to nie liczy. Najważniejsze są 3 punkty, patrząc na to, co zrobiła Japonia dziś. Także musimy zrobić 3 punkty. Dlaczego państwo przyszli na strefę dzierżoniową? Wspierać naszych. Emocje duże? Bardzo. Jaki dzisiaj pan wynik obstawia? 2-1 dla naszych. Że młode pokolenie też kibicuje. Też, muszą. Mama jaki wynik obstawia? 2-1. Żeby pokibicować, żeby zobaczyć jak to jest. Widzę, są przygotowane. Tak. Tak, dokładnie. Tutaj na miejscu malowałyśmy. Duże emocje? Tak, są. Kciuki trzymamy za naszych. Jaki wynik obstawia? Mam nadzieję, że jak najlepszy dla nas. To szczeli gola? Na pewno Lewandowski obowiązkowo. 4-0 będzie. Ale powiedz dla kogo? Dla Polski, dla Polski. Jestem zadowolona, bardzo dużo ludzi jest. Kibicujemy Polakom, żeby wygrali. Jaki dzisiaj wynik? 5-0. Ja jestem bardzo zadowolona, że Dzierżoniów Pan Murmis zorganizował strefę kibica, bo można razem wspólnie kibicować i to naprawdę jest ogromna frajda. Jaki mniemam, że będzie wynik, to nie zdradzę, żeby nie zapeszyć, ale całym sercem jestem biało-czerwona. Dziś panie pięknie przygotowane. Tak. Tak, mamy wianki, które własnoręcznie zrobiłam, muszę się pochwalić. Pani jaki wynik obstawia? Oj, nie będę mówiła głośno, bo mnie zlinczują wszyscy.